Halo, halo. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Czy mnie słychać? Czy mnie słychać tu? Czy mnie słychać tu? Czy mnie słychać? Czy mnie nie słychać? Oto jest pytanie, kurwa. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Siema Loser Cloud, siema Sinister, Michu Gaming, Victoron. Co to za muzyka? Nie wiem, co to za muzyka. Znalazłem ją na swoim komputerze. I tak sobie po prostu tutaj, kurde, to wygląda. Słychać wszystko. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. I kurde, free track jest. Czekajcie, próbuję to skonfigurować tutaj jeszcze. Czekajcie. Może ja się tu muszę bardziej troszeczkę w ten sposób poruszyć. Dobra, i działa, wszystko działa, dobra, elegancko jest, free traczek, siema kotełek, witam Aliens, witam wszystkich, siemaneczko, fajna skania, wiem, że fajna, dzięki. Robione malowanie jest przez Sinisterka, mojego kochanego, także, znaczy nie wiem, czy mogę tak do niego mówić, bo zaraz, wiesz, żona, już dziewczyna się wkurwi i tak to będzie. Dobrze, moi drodzy, krótka trasa do Malmę, zobaczymy, jak to wszystko tutaj działa. Światełka włącz. Halo, proszę to. Tak dziwnie stanąłem, bo musiałem ten ładunek ogarnąć. No i fajnie, tutaj mam, widać mnie. Tutaj mam oczywiście taki klip na słuchawkach, który i kamerkę na górze od PS3, która powoduje, że ona śledzi ruchy mojej głowy. Dzisiaj to przyszło, to jest testy. Ja cały czas mam wrażenie, że muszę dotykać myszki, aby tutaj wszystko dobrze działało, żeby to dobrze wszystko funkcjonowało, więc czekajcie, jeszcze tutaj muszę mniej więcej zasiąść w tej samej pozycji, żeby tu wszystko było w porządku. No mam nadzieję, że to będzie działało. Musiałbym być trochę wyżej na fotelu. O, teraz by było dobrze. Tam coś jedzie? Nie. Gdzie musimy jechać? W prawo musimy jechać. Elegancko. Co tam u was, moi drodzy? Co tam słychać u was? Muszę oczami tylko przewracać, żeby to wszystko było dobrze widoczne. I co chwilę sobie odświeżać widok. Ja to skonfiguruję tak, żeby było dobrze, żeby tutaj nie było żadnych problemów. Więc tak to wygląda. Co tam u was? Ale ciemno. Nie, jest dobrze, fajnie wszystko widać. Nowa kamerka też przyszła, jutro najprawdopodobniej wrzucę odcinek sobie taki leciutki z komórki nagrany. Cześć Ksenant, witam cię bardzo serdecznie. Cześć Kamwis, też również witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Co tam u was słychać? Więc jutro będzie taki mały, elegancki odcinek z tego, że przyszła kamerka i z tego, że przyszedł free track. Bardzo, bardzo fajny sprzęcik. Ja więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trochę rzeczywiście fajna rzecz, kurde, fajna. Zwłaszcza, że ona śledzi ruchy głowy i to jest coś, na co ja chciałem sobie pozwolić. Nie mogłem sobie pozwolić na Trackira, bo Trackir miał te problemy, że jest zbyt drogi po prostu. 1200 zł to jest za dużo, moim zdaniem, na taki sprzęt. Wydaje mi się, że to powinno być nieco tańsze. Cześć, Adaś Skylark. Kurde, Nightbot cię nie lubi. Strasznie cię Nightbot nie lubi. Pokażesz mapę? No, mapa jest na odcinku z gigantycznej mapy. Nie wydaje mi się, żebym teraz musiał ją pokazywać, zwłaszcza, że nie chce mi się za bardzo wychodzić. Muszę się przyzwyczaić do tego, że prawa ręka, że tak powiem, jest luźna, bo... Bo nie muszę używać myszki. Przed zmianą nazwy live'a coś było o przeglądaniu zgłoszeń do spedycji. Tak, zapraszam bardzo serdecznie do mojej spedycji. Zapomniałem po prostu, że testuję free tracka, nie trackera, free tracka testuję, więc po prostu zmieniłem tytuł live'a. Zwłaszcza, że on jest taki trochę robiony nagle, a co nagle to po diable. Znaczy mam nadzieję, że wam się spodoba i że wszystko będzie w porządku. A zobaczysz to Global Map Combo? Nie, bo nie będę jeździł na takiej dużej mapie, bo ja ledwo co to odkryję kotełku, ale z drugiej strony, nie, mi się wydaje, że tak jest dobrze.
kurde, ta kamerka powinna być chyba w innej konfiguracji. Wiecie, mam też nową kamerkę, z której mnie widzicie, więc to jest zupełnie nowa sztuka nieśmigana, więc tak to wygląda. Druga sprawa jest taka, że ten free track, wszystko dzisiaj przyszło. Kroks, kurde, pomyliłem cię z Fansimem i napisałem u niego na czacie, gdzie sarniak. No ale to wiesz, Tymku, u Fansima też sarniak bywa, bo z tego co pamiętam, to sarniak u Fansima jest moderatorem na czacie, więc tak to wygląda. Ale okej, okay, no. Nie wiem, czy Fansim będzie z tego powodu szczęśliwy, że pomyliłeś. Chyba nie. Ja bym nie był. A co ja powiedziałem? Modem jest tam. Tak, modem. A ja nie wiem, co ja powiedziałem. Chyba moderatorem powiedziałem, że jest. Dobrze. Kroks, kiedy będziesz udostępniał ekran na Discordzie i grał w Cyberpunk? Wiesz co? Nie wiem. Już to robiłem kilka razy. Nie wiem, czy chyba mało osób to... Mało osób wchodziło na Discorda. Nie, no żartuję, no bo to tak w sumie dla siebie robię, nie dla nikogo więcej. Podwyższę trochę mikrofon. Zobaczymy, czy teraz będzie miało sens. Już wiem, że następnym moim takim zakupem, już z prywatnych pieniążków sobie to kupię, będzie green screen. Niezwykle potrzebna sprawa. Dobrze powiedziałeś. Aha, dobrze, Adasiu, przepraszam cię bardzo serdecznie, bo tak mi się wydawało. Ja dzisiaj jestem strasznie zakręcony. Bardzo długo spałem. Byłem tak zmęczony. Musiałem się wyspać. I dzisiaj mam strasznie taki dzień, takie mam zwiechy, nie? Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, że wszystko dobrze widzicie, że wszystko dobrze słyszycie. Mam nadzieję, że gra jest dobrze słyszana. Jak nie jest, to na pewno gdzieś tam w tle coś bzyczy i nie będzie z tym żadnych problemów. Dobrze, no to jedziemy sobie z Finlandii do Szwecji. Naszym celem jest Malmö. W Malmę zostawimy papier biurowy, bo papier biurowy wjeziemy, kilka ton. Wpadnę, jak będę na przerwie. Dobrze, Sinisterku. Krok, ustawiam przyciski do MSFS na panelu Elgato Stream Deck. Fajna sprawa, kupiłem ten pośredni model. Praktycznie ogranicza nas tylko wyobraźnia. Tak, to jest fakt. Z drugiej strony, no ja Stream Decka używam tylko i wyłącznie tutaj do bawienia się na streamach. Jakieś efekty, sceny, mikrofon włączony, wyłączony, przełączanie scen, to jest niezwykle istotne, zwłaszcza w takiej grze jak Euro Truck Simulator 2. Z bardzo prostego powodu, bo w Euro Trucku nie ma dzielenia ekranów, to znaczy bardzo ciężko jest myszką przejechać na drugi ekran i bez minimalizowania gry cokolwiek zrobić, więc z drugiej strony taki Stream Deck w Euro Trucku jest bezcenny. Więc tak, lubię mieć Stream Decka, zwłaszcza, że ja kupiłem sobie tą malutką wersję, za 300 zł sobie ją kupiłem. I powiem szczerze, że to jest jeden z najlepszych zakupów, jakie kiedykolwiek sobie do kompa zrobiłem, bo ona mi pomaga również, ten Stream Deck pomaga mi również przy montowaniu odcinków. Wyobrażacie sobie? Niektóre skróty klawiszowe są zajebiście zrobione, więc super. Nie nudzi ci się ta gra? Wiesz co, to nie jest kwestia, czy mi się nudzi, czy mi się nie nudzi. Ja Euro Trucka nauczyłem się dawkować. Jeżeli ktoś ogląda Euro Trucka, wiesz, ty mówisz z perspektywy widza, który to ogląda, być może też jeździ. Ja zauważyłem, że ludzie robią jeden zasadniczy błąd w Euro Trucku, to znaczy jeżdżą do odcięcia, to znaczy już tryhardują i to nie jest spoko. A ja po prostu dawkuję raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, sobie robię streamka z tego, więc jest spoko. Ktoś mnie szukał, kurde, szukaliśmy cię. Widzowie cię szukają na streamach Fansima, żebyś wpadał do mnie, kurde, biedny Fansim. Nie, żartuję, przecież to są żarty. Tu jakiś widz napisał, że szukał sarniaka na streamie u Fansima, zapewne też tam jesteś. Nudzić to może się 5678 odcinek mody na sukces, napisał Adam Skyler. To jest raczej fakt, choć znam fanów, którzy obejrzeli wszystkie. No, więc tak to wygląda, moi drodzy. Bardzo się cieszę z tego streamka, bo dzisiaj już już wchodzimy na poziom, który bardzo chciałem osiągnąć. To znaczy tak, jest mnie dobrze widać, to jest kamerka Full HD, więc mam nadzieję, że wszystko jest dobrze widać. Właśnie, dajcie znać, czy wszystko jest dobrze widać. Wiem, że jest mnie dobrze słychać, więc to są na pewno bardzo pozytywne informacje.
Zależało mi na tym, żeby mikrofon był bardzo, bardzo dobrej jakości, bo bez mikrofonu dobrej jakości nie można robić dobrego kontentu. No to muszę wam przyznać szczerze, że ja sobie tak o tym myślę, że jednak kontent bez mikrofonu to nie kontent. Nawet mam mikrofon krawatowy Audio-Techniki. Właśnie dzisiaj go podłączałem pod komórkę. Chcę zobaczyć, jakie będą efekty podczas tego odcinka, który dla was zrobiłem. Muszę inaczej ustawić kamerkę od FreeTracka, to już widzę, bo jestem troszeczkę po lewej stronie, a ja bym chciał być po środku, więc mam nadzieję, że to będzie wszystko działało. Nigdy nie byłem tutaj modem, ja to wszechstronny jestem. I ja już gadałem z Sarniakiem, że dlaczego u mnie jest dużo modów, a to nie jest żaden. To jest kurde obowiązek cały czas pilnować ten czat. Niech Sarniak sobie odpocznie, chociaż u mnie niech ma chill, a nie będzie tutaj pilnował wszystkich. Niektórzy są modami, niektórzy nie są modami. You know what I mean. Jest wszystko w porządku. Jeżeli ktoś z was, z tych, którzy nie są modami, a bardzo ich lubię i dobrze o tym wiedzą, chce być modem, to niech mi tylko napisze, ja zrobię go modyfikatorem go zrobię i będzie git. Nie mam z tym żadnego problemu. Wasz ulubiony Nightbot napisał, jasne, po co komu mod? Nie no, szczerze mówię, jak chcecie być w moderacji, no to napiszcie mi na Facebooku, na Discordzie, napiszcie list, kartkę, przy okazji wyślijcie czek i tak dalej. Nie no, żartuję. Więc spoko. Cześć, o co chodzi w spedycjach? Wytłumaczysz mi? Człowiek biznesu. Chodzi o to, że... istnieje taka aplikacja jak Tracksbook, która śledzi to, co robisz w Eurotracku, to znaczy rejestruje twoje trasy w Eurotracku. I każdy, kto tam ma jakąś chęć, ambicję, może założyć własną spedycję. I przyjmuje pracowników. Pracownikami są inni gracze, więc inni gracze mogą dołączyć także do mojej spedycji, bo postanowiłem sobie taką spedycję założyć i mam już około 40 kierowców, którzy dla mnie jeżdżą, robią kilometry i się bawimy. Dlatego jeżeli ktoś by chciał dołączyć do spedycji, link jest w opisie, Tracksbook, ściągacie aplikację, potem ją instalujecie, przez nią odpalacie Eurotracka, no i co? I bijecie kilometry dla Kroksia. Jak się nazywa urządzenie do mierzenia piasku? Tymek. Sandomierz. Co robi skater w toalecie? Nie wiem. Ja słaby jestem z sucharów. Jakie są wymagania do twojej spedycji? Żadnych nie ma wymagań. Zachować kulturę i to, jeżeli taka podstawowe wymaganie. Zresztą jak sobie spojrzysz na regulamin w Tracksbooku, to tam właśnie jest to napisane. Grunt to się dobrze bawić, to po raz, po dwa, co po dwa? Po dwa zachować kulturę i to jest wszystko, co ja wymagam od was, żeby było w spedycji. Więc tyle. Witam Kitek, witam, dzień dobry. Dobra, poczekajcie, jeszcze jedną rzecz schowam. Schowam sobie lusterka. Teraz mogę się, że tak powiem, swobodnie obracać w prawo i w lewo, więc jest spoko. Jestem troszeczkę po lewej stronie. Wydaje mi się, że kamerka powinna być też z mojej lewej nieco bardziej, więc tak to będzie wyglądało. Okej, cyk, cyk. I jedziemy sobie do Malmy, moi drodzy. Czy Tracksbook jest kompatybilny z Trackers MP? Tak, jest kompatybilny, Loser Cloud. A jeśli ja bym miał taką spedycję, to dostaję kasę jakąś za moich kierowców, bo ja nowy mam ETS od 2 dni. Nie, nie dostajesz kasy. W ogóle nie są liczone pieniądze, jeżeli chodzi o Tracksbooka. To znaczy jest zrobiony ogólny zarobek kierowców za trasę, ale to nie jest wliczane do budżetu, że tak powiem, firmy w Tracksbooku. Absolutnie ekonomii tam nie ma zrobionej. Mam nadzieję, że kiedyś panowie Czesi, którzy stworzyli tę aplikację, takie coś ogarną. Muszę się tutaj
dobrze ułożyć. Mam nadzieję, że teraz będzie git. Teraz jest git. Czy bardzo ściąga mnie na lewo, dlatego ja muszę siedzieć bardziej w prawo. Zobaczymy. Krok, sorry za tamto, co napisałem. Byłem na gazie, więc sorry wielkie. Już wiem za co. No, tak niezbyt dobrze się zachowałeś. Trochę słabo z twojej strony, no, ale okej. Kroks, kiedy razem gdzieś jedziemy? Znam fajne miejscówki, to znaczy tak zwane easter eggi. Kurde, sarniak. Sarniaczko ty mój, ty. Gdzie ty chcesz mnie zabierać tam? Gdzie ty chcesz mnie zabierać? Ty z wyrolku, ty. Hej, Kroks. Zobacz, w piwnicy mam easter eggi. I małe kotki. A i Łukasz, bardzo bym cię prosił, tak mojego niku się nie pisze, więc z całym szacunkiem, ale... pisz normalnie mój nick i oznaczaj małpą, wtedy będę miał pewność, że jakkolwiek jest git. Niespodziewajka. Tak, ja znałem takie niespodziewajki. Zły dotyk boli przez całe życie, sarnie, kurwa. Nie ma co. Dobrze, fajnie, cieszę się bardzo, fajnie działa ten free track. Problemem jest na pewno to, że przy słuchawkach jest taki dzyndzel. I dzyndzla można na trytytki przylepić, albo można go przylepić taśmą dwustronną. Ja go na razie przykleiłem taśmą dwustronną i to nie był dobry, to nie jest dobry myk, bo od free tracka tutaj idzie kabel. I od free tracka idzie kabel, który niestety powoduje tutaj pewien dyskomfort, bo jestem cały już w kablach. Znaczy, obok mam kabel, tutaj gdzieś mam kabel od kierownicy. Dobra. I tutaj mam kabel od kierownicy, mam kabel od free tracka, wszędzie mam kable. Mam kable od stream decków, muszę w ogóle kupić drugi hub USB, więc dzisiaj będę siedział i wybierał sobie drugi hub USB. Najprawdopodobniej zrobię to tak, że będzie on kompatybilny z tym, który mam teraz, czyli będą dwa huby USB, bo już nie mam miejsca ani w wejściach komputerowych, ani w wejściach właśnie w hubie USB. Więc spoko, no muszę to zrobić. Małe kotki to się naoglądało w szkole, kurde. A jest możliwość pojechać z wami i popatrzeć? Zawsze jest możliwość z nami pojechać, nawet z sarniakiem jest możliwość, bo on często jeździ w Trackers MP, czyli w multiplayerze ETS-owym, więc jak najbardziej. Ja się muszę przełamać do multiplayera. Wiecie, ja mam złe wspomnienie z multiplayerem z bardzo prostego powodu, bo ja za dużo idiotów tam spotkałem, którzy rozpieprzali mi transportów, pieprzali się we mnie, you know what I mean, to nie jest zbyt fajne, więc muszę się do tego przełamać z powrotem. Witam wszystkich, cześć Czariksie, witam cię również bardzo serdecznie, cześć Warok, ponownie, wszystko od Kroksa zależy. No ja się muszę przełamać. Ej, Kroksiu, nie załapał do końca. Co nie załapałem do końca? Aha, chyba chodziło ci o to, że chcesz z nami iść do piwnicy oglądać małe kotki, tak? O to ci chodziło, ty z wyrolu kolejny. Dobrze, kurwa, same zbocze tutaj są. Jezu, jakie piękne tereny tutaj są. Pięknie tu jest. Jeszcze wschód słońca. Elegancja, Francja. Krok, zabiorę ciebie na małą wycieczkę po północy Norwegii. To się przełamiesz. Dobra, kurde. Ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj, w ogóle zrobimy streama, wiesz, sarniak, ja cię namówię na streama, będziesz gadał na streamie, co ty na to? Znaczy, ty chyba już gadałeś, nie miałeś z tym jakiegoś większego problemu. Widziałem, że u Fansima robiłeś ten, co ty robiłeś? Robiliście... Jak to się, kurwa, nazywa? Konwój robiliście. No zaproszę cię, pojeździmy sobie w Eurotracku. Może jeszcze ktoś się namówi, może Fantoma namówimy, on też jest z mojej spedycji. Może Krzysia... Nie, Krzysia nie namówimy. Krzysiu rozpieprza konwoje, więc... Więc ni. Ale zajebiście to działa, teraz już nie muszę myszką miotać. Wszystko jest na główkę, wszystko. Wszystko, ale fajnie. Jest dobrze. Pamiętacie taki filmik był? Jest taki filmik, jest dobrze. Polecam wam obejrzeć. Dziwna kobieta stoi przed kamerką i mówi takie... Jest dobrze.
jest dobrze. I nagle dzwoni jej domofon i koniec filmu. Zajebista sprawa. Nie wiem, o co jej chodziło. Jest dobrze. Na co? Dopiero wróciłem. No nie wiem, jakąś taką wspólną trasę w Trackers MP, ale bez Krzyśka Rychlewskiego, bo ten od pieprza tarło tam. To już w ogóle. On jeździ na klawiaturze chyba z takiej, wiecie... On na myszce jeździ, takiej z kulką, nie? Masakra. W ogóle zauważyłem, że nie mogę palić papierosa podczas jazdy w free tracku. To jest masakra. Wiecie dlaczego? Bo płomień papierosa, ten żar papierosa jest niestety kolejnym takim jakby... jak to nazwać? Punktem w kamerce na podczerwień. Że kamerka na podczerwień to łapie niestety, więc to jest zdecydowany problem i mam straszne problemy, żeby utrzymać kamerę w jednym miejscu. Kurwa, nie będę mógł palić teraz. To się nazywa styl vintage w ETS. Ty, czekaj, my tu skręcamy. O jaki styl vintage ci chodzi? Chodzi ci... Albo ja jestem dzisiaj mało kumaty, chyba jestem mało kumaty po prostu. Dobra, i tu skręcamy. Muszę zsynchronizować ruchy wszystkie, bo mam z tym zdecydowany problem teraz. Cały czas mam chęć myszkę wziąć do ręki. Lekko głowę muszę skręcić, żeby widzieć tamto lusterko. No i fajnie. Dobra, tu nic nie jedzie? Chyba nie. Nie, no coś tam jedzie, ale zajedziemy mu drogę. Dobra, elegancko. Jeżdżenie na myszce z kulką. Tak. Właśnie o to mi chodziło, że jeżdżenie... Tak, na myszce z kulką. Takiej starej, brzydkiej myszce z kulką. Gdzie się zbierało pełno kurzu i kocich włosów. To była masakra. Pamiętacie te myszki? Jaki hardcore to był. Używasz Open Track, można sobie ustawić pauzę w skrótach na część szerokości. Wiesz co, PaxOne? Nie wiem jak do końca skonfigurować Open Tracka. Znaczy wszystko jest w sumie dobrze i się zastanawiam, czy dobrze to widać. Wydaje mi się, że dobrze. Musiałbym troszeczkę zmienić na pewno położenie kamerki od PS3 na moim monitorze, zwłaszcza, że mam już kurwa dwie kamerki na tym monitorze. I wygląda to dosyć zacnie. Ale nie wiem, wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Troszeczkę na pewno musiałbym ją centralniej na siebie postawić. Troszeczkę w lewo powinna być ogarnięta. I wiem, o co ci chodzi z tą pauzą. Oczywiście przerywanie tego śledzenia i mógłbym wrócić na myszkę. Ale w sumie jest dobrze, po co miałbym to robić? O kurde, jednak mi się teraz nie udało. Dobra, tam trochę wjechaliśmy. Dobra, jest fajnie. Jezu, jak się cieszę, jak jestem podjarany tym free trackiem. O, shit. 150 zł na Allegro. Robi to człowiek chyba... To mi się wydaje, ta konstrukcja, którą tutaj mam na uchu, to jest po prostu odlew w drukarce 3D. Tutaj nie ma żadnych dziwnych rzeczy porobionych, więc drukarka 3D robi takie rzeczy. I do tego są włożone diody, które są, nie wiem co one, emitują jakiś sygnał do kamerki w PlayStation 3, którą też mamy w zestawie za te 150 zł. I do tego wszystkiego jest kabelek USB, czyli w sumie musicie mieć dwa USB, jeden do kamerki, drugi do tego dziwnego urządzenia, które jest tutaj. Wszystko podłączacie, potem instalujecie Open Tracka, jest to taki darmowy programik Open Track. I w Open Tracku skalibrujecie sobie wszystko i odpalacie i możecie głową miotać na lewo i prawo. A najlepsze jest to, że będziemy tego używać również, mam nadzieję, w symulatorze. Tak, że w symulatorze, w MFS-ie, w MFS 2020. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić, że tam wszystko też będzie działało i funkcjonowało. Choć nie wiem, czy w takim zakresie, w jakim ja bym chciał, bo widzę, że tutaj jest dużo do konfiguracji. Ale widziałem też taki profil w zestawie, że tak powiem, w zestawie do tego free tracka, którego kupiliśmy z Allegro. Jest też taka paczka presetów, która
Które co? Paczka presetów do różnych gier, czyli jest ETS, DCS, MFS, Elite Dangerous, właśnie w Elite Dangerous też z tego można korzystać, co też jest zajebiste, bo w Elite Dangerous też to się przyda. To jest taki, wiecie, VR dla ubogich. Nie no, żartuję, VR, że to żaden, to nie jest virtual reality, tylko tak no, po prostu śledzenie głowy i spoko, bardzo się z tego powodu cieszę. Pauzę do szluga, jakbyś chciał zagrać guzikiem na kierownicy włącz-wyłącz, nie używasz myszki. W MFS też super działa, bo używam. Ale Alliance, ty masz Free Tracka czy Track Ira? W zakładce ustawień jeden guzik na pauzę on-off. Bez kitu muszę to... Tak, Paxman, masz rację. Rzeczywiście, do fajki na przerwę rzeczywiście byłoby to dobre. Tylko zauważyłem jeden mały problem, Paxman. Problem jest z tym, że niestety... Gdy wyłączam działanie free tracka, takiego wiesz, w programie, to niestety coś się przestawia w ustawieniach ETS-a w konfigu i niestety nie mogę używać myszki w interiorze, więc to jest pewien problem, nie? Ale tu śniegu nawaliło. Słuchajcie, jest taka śnieżyca u mnie w miejscowości, w której mieszkam, że to jest masakra. Powiem szczerze, że moja żona chyba jeszcze jedzie do domu. Nic na to nie mogę poradzić za bardzo, bo śnieżyca... Wiecie, ludziom odpierdziela, jak tylko trochę popada śniegu, ludziom na drodze odpierdziela. To jest masakra, więc no niezbyt fajnie. Ludzie nagle zwalniają do 10 na godzinę, nie? Mocowanie do słuchawek, free track, mocowanie do słuchawek i kamerka PS3. No to właśnie w tym zestawie ja teraz jadę. Do tego mam jeszcze nową kamerkę, na której mnie widzicie. Do tego jest mikrofon, myszka nowa, no, troszeczkę zakupów porobiłem. I słuchajcie, coś wam powiem. Kroksiu zamówił RTX-a 3080. Za normalną cenę, w normalnym, nie no, w Namorelach kupiłem. Jednak stwierdziłem, że warto wbić się już w kolejkę, więc... Kupiłem RTX-a 3080 za 4049 zł. Poszło 4049 zł. Na cel na YouTubiu uzbierałem ile? 4000 równe uzbieraliśmy wówczas. Więc pieniążki z donate'ów zostały już przeorane na RTX-a 3080, więc RTX 3080 będzie zakładem za kilka miesięcy, bo jego dostępność jest ograniczona. I w tym czasie będę kompletował kolejny sprzęt, który muszę mieć do złożenia nowego komputera. To będzie oczywiście chłodzenie wodne do procesora. To będzie również nowy procesor, na który teraz aktualnie zbieramy, AMD Ryzen 9 generacji 5900X. No to już jest coś, co rzeczywiście spowoduje straszny boost wszystkiego. Straszny boost wszystkiego, co tutaj w okolicach i peryferiach komputera mamy. A zwłaszcza spowoduje boost takich moich możliwości obliczeniowo-graficznych, więc z drugiej strony sobie myślę, że bardzo dobry wybór na Ryzena padł. Po takiej konsultacji malutkiej z kimś, kto się na tym zna, stwierdziliśmy, że 5900X to jest bodajże 12 rdzeni, będzie odpowiedni i będzie good. Bez diod, sama kamera i dwa programy instalujesz i za free. Spoko. Sama kamera, która będzie śledziła, zakładam, twoje oczy i chyba na tym to polega, że po prostu oczy są śledzone, nie? Tam nic nie ma. Chyba oczy i usta. Dzisiaj z Urokiem właśnie o tym rozmawialiśmy, to się jakoś tam nawet nazywa. I tak, jest śledzone wówczas, twoje oczy są śledzone. Ale ja mam z tym pewien problem. Ostatnio kupiłem ją po prostu za 49 zł. Biedny portfel. Kupiłem aplikację SmoothTrack, tak to się nazywa. No i niestety nie był to dobry wybór. Próbowałem to testować w Eurotracku. No i niezbyt.
Nie podobało mi się. Nie podobało mi się. Straszne sciny są, coś przerywało. Z drugiej strony mój ryj był łapany, ale nie w takim sensie, jak ja bym chciał, więc... Ja jadę na długich światłach. Zdecydowanie jadę na długich światłach. Dobra, gdzie tutaj na prom? FIFA Rafa. To nie odpierdziel. Po tym, jak dzisiaj widzę, jak jeżdżą, to jest odpierdol. Okej, no. No trochę tak. Tam jest prom, tam musimy podjechać. Do ETS jest polecony Tobi do śledzenia oczu. On jest za darmo? Jestem ciekaw, jak to działa. Też sobie to przetestuję. Zobaczę jak działa ten free track w MFS-ie. Bo tak naprawdę zależało mi najbardziej na MFS-ie. Dzisiaj testuję to w ETS-ie, bo zależało mi, żeby sobie gdzieś pojechać dzisiaj, więc... Mam takie dziwne ruchy głowy, nie? Jestem taki trochę elektryczny, jak tym jeżdżę. Jeszcze się nie umiem do tego dostosować. Dobra, tu jest prom. I gdzie my lecimy? Obojętnie w sumie. Dobra. Tobi kosztuje ponad 1000. O Boże święty, to ja nawet nie wiedziałem. No, ponad 1000? O ja pierdzielę. Człowieku, to mnie nie stać na takie rzeczy. Nie stać mnie na takie rzeczy. Cześć Eriko, witam ciebie bardzo serdecznie. Tobi mam też, nie polecam. O, widzicie, no, też słyszałem, że nie jest to zbyt... Wiecie, ja nie ufam, ja wolę mieć jakiś sprzęt. Sprzęt zawsze to sprzęt, a śledzenie oczu... Z drugiej strony ja zawsze zmieniam tutaj oświetlenie, żeby było dobrze na live'ie. Nie wiem, czy to by działało. I się pytam, co u was słychać. Sarniak został zawieszony przez Nightbota. Co się stało? Sarniak, coś ty zrobił. Coś ty tam narobił najlepszego. You piece of cake. Stop scamming caps. Stop spamming caps, Sarniak. Jak możesz spamić capsa? Dobrze, i Faczek poleciał do Nightbota od Sarniaka. Dobra, proszę bardzo. FIFA Rafa. Dobra, i teraz pojedziemy sobie tu. I tu. Nie włączaj pieprzonej myszki. Znaczy, nie łap za pieprzoną myszkę. Dobra, tutaj nic nie jedzie. I tu sobie skręcimy. Dobra, elegancko, elegancko. I wszystko, nawet nie muszę tej kamerki tak za bardzo... O, tutaj gdzieś to powinno być na środku, więc kamerkę muszę przesunąć. Dobrze, zrobię to po streamie. Będę to jeszcze testował, ale już mi się podoba, już mi się podoba. Szwecja, dzień dobry, witam Szwecję. Witam Szwecję, do Malmy nam zostało jakieś... Ile? 645 km, tak, że praktycznie całą Szwecję musimy przeorać. Będziemy jechać przez całą Szwecję, co mi się bardzo podoba, bo ja Szwecję i szwedzkie klimaty bardzo, bardzo lubię. Super się czuję w Szwecji. Słuchajcie, jeżeli chcecie gdzieś jechać na wczasy, gdzie naprawdę odpoczniecie, nie tak na niby, że tam pojedziecie do Egiptu i będziecie hello, very good price, Polak, very good price, my friend, to polecam wam Szwecję. Wynająć jakiś domek gdzieś na odludziu. Mieszkańcy Szwecji to jest chyba jeden ze spokojniejszych narodów, jaki w życiu widziałem. I to nie chodzi tylko o takie zwykłe życie, że cię nikt nie zaczepia, czy coś w ten deseń. Powiem wam szczerze, oni na drogach nawet są mega, mega spokojni. Ja tam miałem taką przygodę, która mnie zawsze ją wspominam, gdy ktoś mnie pyta, ty, a jak jest w Szwecji? I żeby opisać typowego Szweda, to wam opowiem pewną anegdotkę. Kiedyś jechaliśmy, moi teściowie mieszkają w Szwecji, więc jak sami rozumiecie, często do tej Szwecji jeździłem, pływałem i postanowiliśmy z żoną, że będziemy jeździć samochodem po prostu. Samochód na prom, w Karlskronie wysiadasz i jedziesz do miejscowości.
Ale mi się wpierdzielił. Wypływamy, wyjeżdżamy w Karlskronie i jedziemy do miejscowości, w której mieszkają moi teściowie. I zawsze mam przed sobą autostradę E22, z tego co dobrze pamiętam. Autostrada E22 łączy Karlskronę z Malmę. I chyba dalej z Kalmarami, w drugim kierunku. Jadę kiedyś tą autostradą i rzeczywiście moja żona mnie uprzedziła. Mówi, słuchaj, chcesz zapierdalać, no to zapierdalaj, ale mandat wtedy bierzesz na siebie, to jest dużo, dużo kasy, tam za przekroczenie 10 km na godzinę jest 1000 koron, przeliczając to na złotówki, to jest około 500 zł. 10 km na godzinę. Im dalej w las, tym więcej drzew, tym gorzej jest, ale tutaj jest pięknie. I mówię, dobra, no nie będę przekraczał prędkości. I słuchajcie, jedziemy autostradą i jak to ja, no ja jestem przyzwyczajony, wiecie, jak ja wyjeżdżam z portu w Gdyni, już przypływam ze Szwecji po tygodniu na przykład pobytu i wyjeżdżam w Gdyni z promu, to włączam sobie Welcome to the Jungle, nie? Po prostu jest dżungla, ludzie skaczą z pasa na pas. W Szwecji tego nie ma, w Szwecji ludzie jeżdżą niezwykle spokojnie i po czym to zobaczyłem, jadę temu E22 i patrzę, coś pięknie czerwono lśni z daleka. Mówię, kurde, jakieś fajne auto. I przyspieszyłem. I kurde, ja wtedy jeździłem... Czym ja wtedy jeździłem? Wtedy jeździłem Tiguanem. Dobry samochód. Tiguan 2011 rocznik. I mijaliśmy piękne, czerwone, starsze Ferrari. Wyobrażacie sobie? Takie Ferrari kosztuje, nie wiem, z milion dolców kosztuje. I po prostu jechał nim stary dziadek, stary dziadziuś, siwiutki jak śnieg, po prostu bielutki. I jechał nim stary dziadek, który nie przekraczał 70 na godzinę. Wyobrażacie sobie to? Mieć najnowsze Ferrari. Czyli to bardzo ładnie opisuje Szwedów. Są bogaci, stonowani, i po prostu lubią szpanować. Znaczy mają Ferrari, ale nie potrafią zupełnie wykorzystać jego potencjału, nie? To jest straszne. A możesz robić zoom? Sarniak, mogę robić zoom, czyli mogę się zbliżyć. Mogę się zbliżyć i nawet takie coś by było korzystne. I fajnie by to wyglądało, ale wolę w ten sposób, troszeczkę oddalony. Tylko po prostu ustawienie kamery jest złe i wydaje mi się, że to muszę zmienić przede wszystkim. Dobra, jedź tym złomem. Ja bym chciał zmienić pas. Dziękuję ślicznie. Też mam Ferrari na plakacie. Święty Mikołaj na urlopie. Nie, no to było dla mnie przerażające, nie? Że facet ma najlepsze Ferrari. Wydaje mi się, że w okolicy nie ma nikt takiego samochodu. I po prostu 70 z żonką. Też siwiutka jak śnieg. Jadą sobie na wycieczkę. Cali Szwedzi. Mają tyle pieniędzy. Szczerze, typowy Szwed zarabia świetnie. Tam jest pewna dyskryminacja cenowa. To znaczy, nie jest tak, że jeżeli przyjeżdżasz z zagranicy i chcesz tam pracować, to zarabiasz lepiej niż Szwed. Szwed zarabia najlepiej i wszyscy to wiedzą. To nie jest tak, że... Kurwa, zjebałem. To nie jest tak, że oni się z tym kryją. Oni się z tym absolutnie nie kryją. Nie mają to w dupie. Jesteś Polakiem, zarabiasz gorzej, przyzwyczaj się do tego, ziom. O Jezu, będę musiał teraz zawracać. Dobra, trochę spierdzieliłem. I to nie jest fajne z jednej strony, ale z drugiej strony i tak dobrze zarabiają Polacy tam. To są zarobki na poziomie tego, co wy zarobicie w 5-6 miesięcy miesięcznie. Znam gościa, który tam pracował na złomie. Tak, na złomie. Zajmował się złomem. Zajmował się złomem, czyli... No jaka może być praca na złomie? No jaka może być praca na złomie? No, łatwa na pewno nie jest, ale no, wielkiej filozofii tam nie ma. No i ziomeczek pracował na złomie i zarabiał, nie wiem, 35 tysięcy? 45 tysięcy? 45 tysięcy koron miesięcznie.
I teraz korony, żeby określić wam to w złotówkach, korony musicie podzielić na pół, żebyście mieli zarobek w złotówkach. Czyli 45 tysięcy koron w złotówkach, no to sami sobie możecie odpowiedzieć, jaka to była płaca. I nie, jeżeli chcecie stwierdzić, że nie wiem, no tak, ale Kroksu jest droższe życie. Nie jest wcale droższe. Oczywiście są produkty o troszeczkę droższe niż w Polsce, ale absolutnie nie ma to żadnego znaczenia. Na pewno nie są tak drogie, żeby nie oszczędzać. Jak wynajmowałem mieszkanie, to mój właściciel mieszkania pracował w Szwecji jako robotnik dorywkowy, nie narzekał. No, ja na przykład, moja żona ma cały czas taki plan, żeby jechać ze mną do Szwecji na truskawki. Wyobrażacie sobie? Na truskawki. Ja w 2 miesiące zarobię tam więcej niż w pół roku swojej pracy. W Gdyni na Waszyngtona gościu jechał F40, starszy pan, takie bardzo ładne Ferrari, bo zadbane, jeszcze te lampy miały fajne kiedyś, takie wysuwane, o takie ci chodzi? No tak, to znaczy w ogóle spotkać Ferrari to jest jakiś cud, nie? One tak nie jeżdżą normalnie, nie? Że kurde, dobra. Dzisiaj jedziesz tam, nie wiem, po Bydgoszczy i nagle Ferrari wyjeżdża. No nie, niezbyt, nie? Nie wiem, dlaczego powiedziałem o Bydgoszczy. Dobra, mam nadzieję, że troszeczkę tutaj napsułem troszeczkę, pojechałem. I pojechałem w zły sposób. Ale teraz już naprawiamy błąd. Będziesz śmigał na te truskawki, to daj znać. Może i też bym się zabrał, bo u mnie w branży krucho. W każdej branży jest sarniak krucho. Na pewno, jeżeli byśmy jechali, to zbierzemy jakichś ludzi, którzy by jechali z nami. Czemu by nie? Jakaś impreza czy coś. Więc spoko by było. Jakaś... by było fajnie. Fajnie by było. No i zarobek świetny, nie? I zarobek świetny. Bo tak z drugiej strony, nie wiem, czy wiecie, ale Szwedów tak nie dotarł ten kryzys. Do Szwecji nie dotrze ten kryzys z bardzo prostego powodu. Szwecja postanowiła zarazić tym wirusem absolutnie wszystkich. Tak, oni stwierdzili, że jeżeli Szwedzi nie nabiorą zbiorowej odporności, czy tam takiej populacyjnej odporności, to będzie lipa. To będzie lipa. I po prostu nie jest opłacalne to, żeby, nie wiem, tam robić lockdowny, zamykać gospodarkę, zamykać kina, szkoły, etc., etc. Oni postanowili zrobić po prostu, dobra, zaraźcie się wszyscy. Minister zdrowia ostatnio tam nawet przepraszał za to, ale wydaje mi się, że zrobił to tylko i wyłącznie, aby w pewnym stopniu uspokoić opozycję tamtejszą. Ale oni doskonale wiedzieli, że jeżeli zamkną gospodarkę, że jeżeli zaczną cyrkować z lockdownami, to ich gospodarka już może nie odżyć, choć jest jedną z silniejszych gospodarek. Oni po prostu mieli tego wirusa w dupie i najlepiej na tym wyszli, napisał Sarniak. Masz rację, właśnie w ten sposób u nich jest. Bo Szwedzi ogólnie to jest taki naród ignorantów. Oni mają w dupie. Tam, nie wiem czy wiecie, to znaczy to jest naród ignorantów i smutnych ludzi. Smutnych i bardzo depresyjnych ludzi. Tam, ja jechałem kiedyś samochodem i tak sobie przejeżdżaliśmy jeden wiadukt, drugi wiadukt, trzeci wiadukt i nad każdym wiaduktem były takie siatki. One były pod takim kątem ustawione. I każda z tych siatek była podłączona pod prąd. I tak, była podłączona pod prąd. Ja pytam się mojej żony, ja mówię, ty, a po co są te siatki? Wyobrażacie sobie w Polsce siatki na przytorach? Nie, no bo ich nikogo nie stać na to, nie? A to były siatki przeciwko tym, którzy targali się na własne życie. Mają jeden z wyższych współczynników targania się na własne życie. U mnie takie auta to codzienność, napisał Adam Skylark. Siema bez nazwy, witam cię bardzo serdecznie. Tylko mówił, że jedno się zmieniło, bezpieczeństwo. Kiedyś zostawiał rower na stacji kolejowej bez zabezpieczenia. Później już nawet z zabezpieczeniem nie było lekko. Nie wiem, czy to prawda. Oczywiście, że prawda. Ja wam powiem, dlaczego to jest prawda. Prawda jest z tego powodu, że po prostu w Szwecji bardzo wyraźnie zwiększył się poziom migrantów. Imigranci są tam jedną z głównych, pomyśleć by można było, sił roboczych, ale to nie jest siła robocza, to jest siła czerpiąca z socjalu. To się kurważ nazywa refleks. To
jest jedna z mocniejszych sił czerpiących z socjal, więc to jest problem. A niestety tylko 1%, albo może 1,5%, może 2% tych ludzi, którzy przyjeżdżają skądś tam do Szwecji, to są zdolni ludzie, którzy chcieliby kimś zostać. Lekarze, you know what I mean. A reszta to jest element. Element i występek. Tam jest bardzo dużo dzielnic, na przykład Malmę. Jak pojedziecie, na przykład chcecie pojechać do Malmę, do którego my właśnie jedziemy w Eurotracku, to Malmę jest pewnym problematycznym miastem, bo tam są strefy, do których nie możecie... Znaczy, policja odradza, żeby tam wchodzić. Po prostu. Wyobrażacie sobie takie coś w Polsce? No nie możecie sobie tego wyobrazić, bo nikt z nas na takie coś by nie pozwolił. Ja sobie wyobrażam. W każdym mieście jest jakaś taka patologiczna dzielnica, nie? Tam też lepiej się nie zapuszczać. I to mniej więcej... Jeszcze jak tam wejdziesz, to jesteś jeszcze Polakiem i możesz wytłumaczyć, dobra, sorry, kurwa, panowie, zgubiłem się, macie tu 5 zł i spieprzam, nie? A tam po prostu no nie są zbyt uprzejmi. Nie są zbyt uprzejmi, nie są zbyt mili, więc możesz stracić życie nawet. Most nad Sundem zaje fajny kryminał. Czekaj. Ze szwedzkich kryminałów, co ja czytałem? Jak miał ten facet? Boże, nie pamiętam. Dziewczyna z tatuażem. Kojarzycie ten film? Ja przeczytałem wszystkie książki. Dziewczyna z tatuażem. To była chyba pierwsza dziewczyna z tatuażem. Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, albo kobiety, które nienawidzą mężczyzn. Coś takiego było. Pamiętam, że przeczytałem cały... W ogóle skandynawskie kryminały są zajebiste. Słyszałem, że teraz jest na Netflixie jakiś serial Valhalla, coś takiego. Valhalla, ale w takim, nie w sensie, że jest to związane z wikingami, tylko jest to serial kryminalny, też podobno bardzo fajny. Dlatego w Polsce nie ma takiego problemu, u nas socjal jest na najniższym poziomie, dlatego Polska jest tylko przesiadką, nie? I zamek z piasku, który runął. I więc właśnie, jest kilka takich kryminałów, za które naprawdę warto zapłacić, żeby sobie je przeczytać. Polecam wam 444 Macieja Siembiedy i Gambita chyba Macieja Siembiedy. Bardzo fajne książki. Zresztą serdecznie pozdrawiam, panie Macieju. Znamy się bardzo dobrze z Maćkiem, więc Maciej Siembieda również bardzo fajny autor. Zresztą on, jego książki były jako bestsellery sprzedawane w Empiku. 444 o zaginionym obrazie Jana Matejki. W ogóle genialna książka, świetnie poprowadzona, z bardzo fajnymi bohaterami. Czekam tylko i wyłącznie na ekranizację. Mam nadzieję, że taka ekranizacja się pojawi. I Maćka Siembiedę serdecznie pozdrawiam, bo bardzo fajny autor, bardzo fajne książki. 444 i Gambit. I nie chodzi o Gambit Królowej, i nie chodzi o ten serial, który ostatnio był na Netflixie, tylko Gambit to zupełnie inna opowieść. W Polsce jest na odwrót, u nas w centrum miasta mieszka największa patologia, a za granicą w centrum mieszkają zamożni ludzie. Nie jest też tak. No chyba, że mieszkasz w Łodzi, tam Łódź to jest w ogóle... Łódź kurwa! Tam dużo się dzieje w Łodzi, zwłaszcza na bałutach, nie? Jak ktoś jest z Łodzi, to wie, o co chodzi. Z drugiej strony warto, polecam wam bardzo serdecznie stand-upera z Łodzi, czyli niejakiego Rafała Paczesia. On bardzo wyraźnie opowiada o patologii, która jest w Łodzi. Zresztą jeden z aktorów, niejaki dobrze wam znany Bogusław Linda, miał problem z tym, żeby się do Łodzi w ogóle dostać, bo on chyba gdzieś w jakimś wywiadzie powiedział o mieszkańcach Łodzi, że to jest jedna wielka chodząca patologia. Więc trzeba uważać na słowa. Ja akurat nie jestem rozpoznawalny i nie mam takiego problemu, żeby tutaj powiedzieć, że w Łodzi tak średnio, takie przemysłowe miasto. No, nie twierdzę też, że wszyscy łodzianie to jakaś patologia, ale po prostu, bo Bartłomiej Rutkowski jest stamtąd, więc jak będziesz oglądał powtórkę streama Bartłomieju, to przepraszam, nie mówiłem o tobie. Łódź, zapomniane miasto. Pozdrawiamy Bartka Rutkowskiego z Łodzi. Tak, dlatego bardzo wyraźnie zaznaczyłem, że to nie chodzi o Bartłomieja, ale ogólnie no miasto takie dziwne, no. Bartku, pozdrawiam serdecznie z miasta seksu i biznesu.
Sarniak, kojarzysz riff Money for Nothing? Tutaj też psy dupami szczekają. Boże święty, jak ja wam współczuję. Jak ja wam współczuję. Ciekawe, jak będzie z parkowaniem we free tracku. O, się zastanawiam, jak to będzie wyglądało. Dobra, tutaj sobie zmienimy pas. Wyprzedzę tego ziomeczka, który tutaj jedzie z dziwną skrzynią, trumną na tym... na przyczepie. A minęliśmy go. Jezu, jakie piękne tereny. Rzeczywiście, Szwecja, do dawna nie byłem w Skandynawii, jeżeli chodzi o ETS-a i tutaj muszę się muszę wam pozytywnie powiedzieć, że zawsze zaskakuje się pozytywnie. Bo Szwecja w ETS-ie jest ślicznie zrobiona, zwłaszcza też tereny norweskie, Islandia, z tego co dobrze pamiętam, na promocie jest zrobiona, więc spoko. Piosenka do rozpoznania po jednej nocy. Ja nie wiem, o czym wy mówicie. Money for nothing. Muszę sobie to odpalić. Zapewne jakbym usłyszał, to bym poznał, nie? Zawsze tak jest. Ktoś mi mówi tytuł piosenki, mówię nie. Nie znam. Potem ktoś mi odpala. Mówię, kurwa, pewnie, że znam. Zobaczcie, jak tu pięknie. Zajebiście. Dobra, ten jedzie z takim ogromnym tym ciągnikiem. Zapierdziela 90. Dobra, elegancko. Co tam jeszcze, moi drodzy, piszecie sobie ciekawego? Dobrze, o muzyce coś, to ja sobie tutaj pojeżdżę elegancko. Cieszę się. Cieszę się z tego wszystkiego. Kamerka fajnie wygląda. Jest troszeczkę, może inaczej powinienem ją mieć ustawioną. Dzisiaj z Warrockiem, z Porfim i z Krzyśkiem Rychlewskim ustawialiśmy sobie kamerkę, moją kamerkę. W ogóle degrengolada straszna. Z tymi ludźmi się nie da współpracować w normalnym wymiarze. Nie, no żartuję. Fajnie jest wyregulowana. Dobra, elegancko. Dire Straits, kultowy numer, jak słyszysz na 100% rozpoznasz. Oła, ale nieświadomie zmieniłem pas. Dire Straits. Nauczcie Warrock czegoś, Led Zeppelinów. Rumble On. Nie wiem, In My Time of Dying. Nie umiesz slajdować na gitarze, to tego nie zrobisz. Zbyt trudna piosenka. In My Time of Dying. To już wiem, że tego się nikt nie... Ja chciałem się tego nauczyć na gitarze grać, ale to jest zbyt trudne. Ojej. Jedna z lepszych piosenek, jeżeli chodzi o Led Zeppelin. Okej. Muszę się poprawiać za każdym razem. Tylko już wiem, że streamy z ETS-a nie mogą być długie, bo będzie mnie wszystko dzielać. Okej. A mam slidera. Widzisz, jakbyś się nauczył In My Time of Dying, to jesteś moim mistrzem. Uciekam dreptać dalej po dzielnicy w śniegu. Koniec przerwy. Dobrze. Dziękuję, Sinisterku, że byłeś. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy wpadają na moje streamy. To dla mnie zaszczyt i ulga, że ktoś jeszcze przychodzi. Jutro chyba streama nie będzie. Być może pojutrze będzie, bo do 20 pracuję, więc... You know. Okej, jeszcze 220 km, czyli już jesteśmy blisko celu, czyli Malmę. Znam, lubiłem chodzić po górach słuchając In My Time of Dying. Dodawało powera. To fakt.
to chyba ty mi mówiłeś, że jeden fragment z tej piosenki kojarzy ci się z On My Jide. Tak, tak, gdzie śpiewane jest On My Jesus. Tak, tak. Oj, Led Zeppelin po prostu ja mam lubię praktycznie każdą twórczość Led Zeppelin. Mało co mnie tam jakoś odstręcza czy odstrasza od Led Zeppelinów. Led Zeppelini mają... Szkoda, że nie mogę puszczać Zeppelinów na streamie. Czy mógłbym, ale by mi zablokowali film, a nie chciałbym w ten sposób. Więc o tyle fajnie, że mogę ich sobie posłuchać, jak na przykład jadę autem, daję też powera. Jeśli ktoś nie słuchał Led Zeppelin, to zapraszam. Kolejna piosenka, którą uwielbiam wręcz bóstwie, to jest Rumble On. I nie jest też tak, że na przykład Stairway to Heaven jest moją najlepszą piosenką. Wcale nie. Wręcz średnio ją lubię. Nie rozumiem zachwytów nad Stairway to Heaven, ale są takie kawałki, za które naprawdę dużo bym zapłacił, żeby były dalej dostępne. Na przykład jeżeli już by ktoś powiedział, dobra, od dzisiaj nie ma In My Time of Dying w sieci. Kładę każde pieniądze, żeby sobie kupić. Więc tak. Druga sprawa to jest, wiecie, ja jestem na przykład fanem, ogromnym fanem, wręcz nie wiem dlaczego tak się stało w moim życiu, Woodstocku w 69 roku, więc ostatnio odkryłem Lost Performance on Woodstock 69 i wiecie, takie utwory, które nie były w oficjalnym przekazie puszczone, czyli w oficjalnym filmie z Woodstocku nie były ogarnięte, więc Lost Performance, Janis Joplin, Can't Hit, Boże, John Sebastian, strasznie dużo kawałków było z tego Woodstocku, które Grateful Dead, wow, to w ogóle był sztos, Grateful Dead mieli wówczas, to był chyba największy taki sztos Grateful Dead, który już mogli robić. Oni jeździli takim dziwnym busem promującym w Ameryce branie kwasu, czyli LSD. Straszne i piękne zarazem. Dzieci kwiaty. No, znaczy nie wiem, czy 69 rok był już takim zmierzchem dzieci kwiatów, dzieciów kwiatów, dzieci kwiatów. Czy oni jeszcze wówczas byli w pełni sił, ale Grateful Dead był, że tak powiem, na straży brania kwasu w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. I wręcz twierdzili, że to pomaga ludziom w tym, żeby odzyskali swoją świadomość. No, co prawda do tej pory kwas nie jest... ale pięknie. Nie jest legalny i może i dobrze. Tylko ludzie przygotowani powinni to zażywać. Moim ulubionym Zeppelinów jest When the Leaf Breaks. Yeah, tak, tak. Yeah, yeah, my friend. Tak, tak, znam to. Znam to. Bardzo fajną solówkę. Tam też slide Jimmy'ego Page'a bardzo wyraźnie słychać. Bardzo fajnie to zrobili. Zresztą jest kilka kawałków. Jarocin to był sztos. Oczywiście, że Jarocin to był sztos. Chyba w Jarocinie w ogóle było jedno z piękniejszych duetów przypadkowych, które dostrzegłem. A mianowicie Rysiu Riddell. Czekajcie, to był Jarocin czy to była Rawa? Wydaje mi się, że to był Jarocin. Zresztą Martyna Jakubowicz i Rysiu Riddell z Dżemu, którzy śpiewali W domach z betonu. Znacie tę piosenkę, nie? W domach z betonu nie ma wolnej miłości, są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tutaj nie kości. I Rysiu Riddell śpiewał razem z Martyną Jakubowicz tę piosenkę. Co za sztos w ogóle. Polska muzyka też ma kilka sztosów, które jestem w stanie dużo zapłacić, żeby sobie tego posłuchać. Naprawdę, mówię wam całkowicie szczerze. Minęliśmy właśnie ciężarówkę IKEA, no to Szwecja, już wiemy, że jesteśmy w Szwecji. Jarocin, Rawa Blues, Woodstock nasz też, znaczy wiesz, wiecie, on już się nie nazywa Woodstockiem i może dobrze, bo Woodstock w moim przypadku, w moim odczuciu, Woodstock na świecie był tylko jeden i to był 69 rok i nieważne, że tam potem było tych Woodstocków masakrycznie dużo, ale Woodstock w moim odczuciu był tylko jeden, 69 rok. Jeżeli ktoś nie zna w ogóle Woodstocku w 69 roku, kurwa, nadlabiać zaległości, bo to jest sztos.
Witam, Kroks, siemanko. Cześć, FM Wings. Witam cię bardzo serdecznie. Dzięki, że wpadłeś. Cześć, cześć. Siema, Szyszka. Witam cię również bardzo serdecznie. Halo, proszę nie zjeżdżać. Także tego. Oje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 j
kilometrów, a testy Friedrenka uważam za bardzo, bardzo udane. Chyba tu musimy zjechać. Elegancko. Gdzie kupiłeś Friedrenka? Szyszko, na Allegro kupiłem Friedrenka za 150 zł. Znasz taką miejscowość Kostrzyn nad Odrą? No oczywiście, że znam. Tam był Woodstock, ten polski. Czy tam... On się teraz nazywa Poland Rock Festival chyba. W 69 kończyłem podstawówkę, więc nie pamiętam zbyt dobrze. Znaczy, wiesz, zazdroszczę trochę ludziom, którzy wówczas mieszkali w Ameryce i mogli być. W ogóle to był chyba jeden z... ten festiwal zgromadził największą liczbę osób na jednym koncercie, w jednym miejscu. Według szacunków to było 600 tysięcy? 500-600 tysięcy w jednym miejscu osób. Coś niesamowitego. I tak naprawdę to nie odbyło się w miejscowości Woodstock, tylko w innej miejscowości, ale że początkowo to się miało odbyć w miejscowości Woodstock, no to nazwali to festiwal w Woodstocku. Dobra, elegancko. Wiecie co? Jeszcze sobie przed końcem zatankujemy, bo już widzę, że jestem na grubej rezerwie. Grubej! Dobra. I zatankujemy sobie jeszcze. Dobry wieczór, Mateusz Marek. Dobry wieczór. No taka, powiem wam, pozytywna traska, bardzo fajnie było. Bardzo fajnie, zwłaszcza fajne odczucia są z tym Friedrenkiem. Znaczy, trzeba być na sztywno. Trzeba być tutaj na sztywno, jeżeli chodzi o głowę, całe ciało, bo każdy wasz ruch ma znaczenie. Dobra. I jedziemy. Co słychać? Dobrze, wszystko dobrze. Wszystko dobrze, gra i buczy, gra gitarka. Dobra, elegancko. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Pewnym problemem jest to, że mi mikrofon zasłania. Diody, które są celowane na kamerę, więc to jest pewien problem. I przy co u mnie git. Dobrze, cieszę się. I to przy cofaniu będzie zdecydowany problem, będę musiał... A nie, obrócę się. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze. I nawet myślałem, że to będzie gorzej wyglądało, że to będzie gorzej działało, a to działa naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Cieszę. Dobra, dojeżdżamy do miejscowości, do której mieliśmy dojechać. Malmę, dzień dobry, witam serdecznie. Gdzie, że pod tą... Tam jaki budynek wielki jest. I tu musimy w lewo. Okej. Okay. Tu jest git. Tu jest git. Dobra. Och, moi drodzy, ale fajnie było dzisiaj. Naprawdę bardzo fajny dzień. Bardzo fajny dzień mi się udał dzisiaj. Wszystko skonfigurowane. Coś tam jeszcze dzisiaj ponagrywamy. Jutro krótszy dzień pracy. Co prawda muszę iść do pracy w wolny dzień, ale krótszy dzień pracy. Nie taki jak zawsze, więc spoko. Elegancko.
To znów ja mam pytanie. Czy grasz na multiplayer i czy grając przez trackbook dostaję pieniądze? Ale gdzie ty chcesz dostawać pieniądze? W ETS-ie czy w trackbooku? Bo w trackbooku nie dostajesz pieniędzy za nic, w żadnym trybie. No tak, bo Sarniak są ferie, nie? Ty masz robotę, co? Czy ferie nie mają znaczenia? Hola, co hola? Hola, hola, basta. No to jeżeli będziesz w trackbooku, to dostaniesz w ETS-ie normalnie pieniądze. Tak, i na multiplayer zawsze dostaniesz. Ona tylko, ta aplikacja zbiera telemetrię. Jeżeli nie wiesz, no wiesz zapewne, co to jest telemetria. Ona po prostu śledzi zlecenie, skąd dokąd, z jaką prędkością jechałeś i tak dalej, i tak dalej. Nie przejmuj się, to jest bardzo prosta aplikacja. Zaraz zobaczymy, czy coś tam złożyliście, jakieś podania. Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył podania, to może złożyć. Zaraz rozstrzygniemy podania jeszcze pod koniec streama. Wow. Ikeła, dzień dobry. Dobra. Zagrajmy bezpiecznie w tym przypadku. Nie złapał. A teraz złapał dopiero. Dobra. Myszki nie łap, Kroksiu. Dobra. Elegancko. Teraz wyłączymy silnik. Kiedy następny live? Nie wiem. W czwartek? Doskonale. Dzień dobry na kanale. O, i przekroczyliśmy level. Mamy wszystkie adary, dostawa na czas. Co to nam da? Delikatny ładunek o wysokiej wartości. Niech będzie. Dobrze, moi drodzy, poczekajcie chwileczkę, ja zaraz... Nie, w sumie to wszystko na dzisiaj. Myślałem... O, jeszcze do Norwegii moglibyśmy jechać. Ale to wszystko w sumie chyba na dzisiaj, bo moja żona przyszła, muszę się z nią przywitać, pogadać, jeszcze mamy sprawy do załatwienia jedną. Dziękuję wam bardzo, to był bardzo miły live. Z drugiej strony, poczekajcie chwileczkę, scena ZW i sobie weźmiemy, zobaczymy Tracksbooka, czy coś tutaj przyszło. Wait a minute. Tracksbook. Nic nie przyszło. Dziękuję bardzo. A nie, jest jedno podanie. Clauden. Tu Clauden, wierny fan, podróżnik oraz filantrop. Z wielką chęcią dołączyłbym do firmy, bo ostatnio po Eurodoble hamuje po podejściu i tak głoszą legendy. Gierkę WTS dopiero zacząłem jakiś czas temu i z chęcią w większej ekipie pośmigam przez autostrady. Jak wyhamuje, to może też w sobotę razem polatamy. Peace! Clauden, witam cię bardzo serdecznie w ekipie. Jesteś 44. kierowcą, który dołączył do naszej ekipy. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że byliście dzisiaj ze mną. Jeszcze na koniec dla was specjalnie, bo niektórzy czekają na to. A ja wam mówię, do zobaczenia. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Cześć!